Absolutnie. To był 90 rok, jeszcze no, przed, powiedzmy przed hierarchią, kiedy wróciła. Tak. Czy chcesz zachować i pogłębiać ducha modlitwy właściwego Twojemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencjach Kościoła i całego świata? Chcę. Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Chcę z Bożą pomocą. Teraz przyjmujący święcenie diakonatu złożę przyrzeczenie posłuszeństwa.
Najważniejszymi przymiotami ducha i charakteru diakona są wierność, wierność wobec Chrystusa, nieskazitelność życia i posłuszeństwo biskupowi. Dlatego mający przyjąć święcenia przez złożenie swych rąk w ręce księdza biskupa i wypowiedzenie słowa przyrzekam, wyrazi pragnienie bycia posłusznym swojemu biskupowi. Czy swojemu ordynariuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam dokona. Kościół w wielkich i ważnych chwilach zawsze szczególnie wzywał wstawiennictwa świętych. Prośmy wydaniem do wszystkich świętych, by wspierali oni naszego brata swoim wstawiennictwem u Boga. Kandydat do świętych upadnie teraz na twarz. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, Sancte Mihae, ora pro nobis. Zeszli na niego Ducha Świętego, aby go umocnił siedmorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła w usługi. Niech odznacza się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Wiesz to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z Tobą. Z Duchem Twoim. Cieszy się na pewno też nasz ksiądz biskup. A my w imieniu całej wspólnoty parafialnej obiecujemy wsparcie naszych codziennych modlitwach, zawierzając posługę Matce Najświętszej, tej, która sama ojca biskupa wybrała.
znajomymi, rodziną, krewnymi i przyjaciółmi chcemy złożyć Ci najlepsze życzenia. Życzymy, abyś mógł pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, abyś zachowywał i pogłębiał ducha modlitwy w intencjach Kościoła i całego świata. Gratulacje dla klerków, którzy cztery przyjęli sutanę, dla Andrzeja, sestry, który jutro przyjmie święcenia diakonaty oczywiście dla naszego księdza rektora starego. Najwyższy i wieczny kapłanie, dziękuję Tobie za to, że włączyłeś mnie do stanu duchownego Kościoła Świętego. Dziękuję Ci za dar życia, za dar powołania, za to, że pozwoliłeś mi to powołanie odkryć i przyjąć. Spraw, Panie Jezu, bym rozwijał to, co dla mnie przygotowałeś i bym wszystko wykonywał zgodnie z Twoją wolą. Bóg, który Cię powołał do posługiwania ludziom w swoim Kościele, niech Cię okaże wielką troskliwością o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich. Amen. Bóg, który Ci powierzył głoszenie Chrystusowej Ewangelii, niech Cię wspomaga, by żył zgodnie z Jego Słowem, jak